Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Dzisiaj pogoda wiosenna. Nie ma wiatru. Świeci piękne słoneczko. Więc postanowiłam zrobić dalsze porządki. Najpierw przyszłam do lasu. Pozwijam te wszystkie taśmy, które były tutaj, wytyczały nam tą ścieżkę, bo już są niepotrzebne, oraz wytnę jakieś gałęzie, jakieś cienkie drzewka, które tu są niepotrzebne, żeby zrobić te boki płotka, którego wczoraj nie skończyłam, więc zabieram się do pracy. Powiem wam, że słoneczko świeci ładnie i wiatru nie ma, ale temperatura jeszcze teraz rano, bo jest godzina 10, temperatura jeszcze jest taka mroźna, mroźna. Taśmy zdjęte, więc w lesie nie wygląda już jak w czasie robót drogowych, tylko już naturalnie. Taśmy przydadzą się do wytyczania innych ścieżek, innych tras. A teraz zobaczę, które drzewa, tutaj takie cieńsze, są niepotrzebne w tym moim gąszczu. Zetnę i użyję do robienia płotka. Zobaczę, gdzie tutaj jest jakieś zagęszczenie, tylko żeby one nie były zbyt cienkie, bo zbyt cienkie to też będą za cienkie. O, tutaj są jakieś takie, jest takie zagęszczenie, ale są bardzo cieniutkie. Nie wiem, może tu na tej stronie też nie bardzo. Pójdziemy dalej. Zobaczymy tutaj. No niby tyle drzew, a właściwie to nie ma co wyciąć. Bo są jakieś takie pokręcone. No nie jest wcale tak ciekawie do wycinania, powiem wam. Zaraz wrócę jeszcze w tą stronę. No wcale nie jest tak, że jest ich tutaj tak dużo, bo są, powiem wam, takie cienizny, które będą za cienkie. Zaraz jeszcze tutaj popatrzę. Jeszcze zobaczę tutaj. Może tutaj, bo tu jest dosyć gęsto. Thank you.
Niektóre gałęzie są już tu takie, że są po prostu już nawet suche. Nie wiem, co z tym zrobić, ale to chyba też zetniemy, bo to jest nawet chore. Dobrze, teraz tutaj mamy jakieś suche, które połamał wiatr. To wszystko trzeba będzie jeszcze powynosić na stertę. Wycinam wszystkie takie drzewa, które po prostu są nieprzydatne już, albo się pochylają, co nie jest dobre, bo będziemy tutaj chodzić, będziemy tutaj robić i tutaj zostawię same tylko, o tu zobaczcie, tu jest suchy kawał drzewa, który już zbutwiał i sam się od drzewa odczepił, więc to trzeba będzie wszystko pociąć. No nie wiem jak z tym tutaj, ale to też się pochyla. Wszystko później oczyszczę z tych mniejszych gałązek. Tam sobie to poskładuję. Tutaj o, wszystko to jest już zbutwiałe. Wszystkie te takie nieładne. A wszystko trzeba będzie stąd wynieść. Te wszystkie pochylone to są po prostu niepotrzebne, bo to rośnie jakoś tak krzywo, nie wiem dlaczego. O. I to będzie tylko przeszkadzało. Także tutaj się wyczyści. O, jedno drzewo zahacza o drugie. Tutaj. I to już jest niepotrzebne. Będzie po prostu bardziej tu wyczyszczony teren. A zwłaszcza te miejsca, gdzie tutaj jest wyjście właśnie z ogrodu głównego i tutaj na drodze one się pochylają i nie będą potrzebne, więc zostawiam tylko te duże, fajne drzewa, które rosną, a te wszystkie niepotrzebne się wytnie i zużytkuje na płotki. Oczywiście nie wszystkie te młode drzewka będę wycinała, bo te młode, które ładnie rosną do góry i są dobrej odległości, to zostawię i one będą po prostu nowym drzewostanem, ale te, które rosną krzywo, czy są jakieś chore, czy są jakieś pousychane, no to trzeba powycinać. I tutaj widzicie już,
Tutaj już ładny porządek się powoli zaczyna robić. Bo ta z ziemi, oczywiście nie będziemy grabić tych liści tutaj, które są w lesie, tylko grabiliśmy tu na ścieżce, ale te wszystkie patyki suche, takie jak o tutaj, te wszystkie takie, które pospadały, te gałęzie wszystkie, to będziemy powoli wynosić tam na stertę, no bo tutaj nie dałoby się chodzić, natomiast liście i tak co roku się rozkładają i rośnie tutaj, rosną tutaj paprocie, czy rosną jakieś inne rośliny leśne, także liście oczywiście zostaną. No nie wiem, czy tych gałęzi mi wystarczy, jeszcze zobaczę tam dalej. Także gałęzie drzewka poscinane. Teraz wszystko zaniosę właśnie tam, gdzie mam płotek i będę kończyła ten płotek. Dzisiaj będzie już koniec. Teraz od razu oczyszczę te gałęzie tych małych tu gałązek, żeby sobie tam nie robić po prostu bałaganu koło domu. Oczyszczę i potem oczywiście przeniosę tam. Takie posiadanie takiego lasu samosiejek. Jest fajne, ale no wiecie, to jest hektar ziemi, którą teoretycznie można by jakoś uprawiać, mimo że to jest ziemia piątej klasy, ale jednak gdyby ją wzbogacić, przynajmniej po części, to można by tam uprawiać dużo więcej, ale tyle drzew, ile tam jest,
To byłby bardzo duży koszt. Bardzo duży koszt oczyszczenia tego, wyrwania tych wszystkich drzew, czy najpierw wycięcia, potem wyrwania korzeni, wywiezienia tego wszystkiego, potem wywiezienia tych wszystkich gałęzi, tego wszystkiego, całego podłoża. Oczyszczenie z całego tego podłoża liści, tej całej leśnej ściółki, no to byłby bardzo duży koszt. To po pierwsze. Po drugie, nawiezienie tej ziemi jakimś obornikiem, to nie wiem ile ton by trzeba tego obornika. Potem jeszcze praca taka, która by tą ziemię przysposobiła do użytku rolnego. No to wiecie, to jest po prostu po pierwsze bardzo dużo pracy, na którą chyba nas już po prostu nie stać. Nie mamy już tyle siły, mamy już z mężem po 60. Mąż mój ma 67 lat, ja 64, więc takie inwestycje i takie koszty i taka praca chyba już nie byłaby na nasze siły i na nasze finanse też. Więc damy sobie spokój, mamy wystarczającą ilość tutaj ziemi w tym moim warzywniku. Ja i tak sama w tym warzywniku pracuję, ponieważ no mąż nie przepada za pracami ogrodowymi. Jedynie co takie techniczne różne sprawy może mi zrobić, ale wszystko co robię, robię sama w warzywniku. No, a też nie jest to takie proste, bo człowieka i kręgosłup boli. Także tyle, co daje radę, to ten warzywnik w zupełności jest wystarczający, jak dla nas. Zresztą jesteśmy we dwójkę. Czy córce jakieś warzywa, wnuczkowi, to wystarcza nawet z tego warzywnika, który mam. Więc postanowiłam, że jednak ta część naszej działki, naszego ogrodu, ta, która jest tam za siatką, zostanie lasem. Tylko, że po prostu się go uprzątnie w miarę możliwości, no i ogrodzi. A ogrodzenie to jest mój priorytet na ten rok. Priorytet na ten rok to jest ogrodzenie tego lasu i postawienie kurnika, bo kurnik już jest moim marzeniem, odkąd się tu sprowadziliśmy, czyli 4 lata. I w końcu w tym roku może się doczekam kurnika. Więc teraz oczyściłam te gałązki i teraz zaniosę je tam i będę robiła dalej płotek. Thank you.
Ale pięknie. Łabędzie lecą. Przepięknie. Cały płotek zrobiony. Teraz uprzątnę tutaj te wszystkie patyki i będzie koniec.
I płotek skończony w całej swojej okazałości. Zobaczcie, już cała rabata ogrodzona. Tutaj na tej rabacie mam zasadzone hosty, także one dopiero będą wychodziły na wiosnę. Tutaj nie sadziłam cebulowych w tym roku, ale w przyszłym będą posadzone. No i tutaj będę dosadzała jeszcze jakieś byliny cieniolubne, ponieważ tutaj jest północna strona i tutaj praktycznie w ogóle nie ma słońca. Więc będę musiała wyszukać jeszcze jakieś byliny cieniolubne, żeby tutaj jakieś kwitnące kolorami, żeby tutaj troszeczkę to urozmaicić. A na razie są tylko same hosty, zobaczymy jak one tutaj wyrosną. Na razie na pewno będą małe, ale jest ich tutaj sporo, chyba około 10 różnych, więc na pewno z czasem się rozrosną. A teraz jak widzicie, ładnie ogrodziłam, także tutaj już będzie fajnie odznaczone. Ramzes nie będzie mi tu już wchodził i zupełnie bezkosztowo zrobiłam sobie płotek. Dzisiaj jest piękna pogoda, troszkę już zrobiło się cieplej, bo rano jak byłam w lesie, to trochę marzły ręce, ale teraz zrobiło się już pięknie, słonecznie. No i trzeba by jeszcze coś porobić. Może jeszcze zrobię porządek na którejś rabacie bylinowej. Pokażę Wam jeszcze, jak w tunelu groszki pięknie wzeszły. To znaczy wzeszły w domu, wykiełkowały. Natomiast już po wykiełkowaniu, tak jak Wam mówiłam, od razu przeniosłam je do tunelu. No dzisiaj w tunelu to jest na pewno ciepło, bo nagrzewa się od słońca. No, no tu jest już cieplutko. I zobaczcie, tak wyrosły ładnie, już wykiełkowały groszki. To są te groszki hrabina Cadogan. One są takie lawendowe. Różowe jeszcze nie wzeszły. Coraz większe cebulowe. Obawiam się, że one zakwitną na początku marca, bo już są dosyć spore. Tutaj te tulipany botaniczne i krokusy botaniczne, one już są bardzo duże. Tutaj krokusy są normalne. Jeszcze widać ani żonkile, ani tulipany nie wychodzą. Na początek krokusy. No a reszta dopiero niedawno posiana, więc jeszcze nie wschodzi. Brateczki pięknie rosną, więc bratki będą jeszcze dosadzane. Nawet tutaj do tych, tutaj mam te później zasadzone tulipany, więc tu dosadzę bratki, żeby było bardziej kolorowo. No a reszta to jak widzicie, jak wiecie, to sobie tutaj czeka na rabaty bylinowe. Ostróżki już, tak jak ostatnio Wam pokazywałam, że ledwo widać było je z ziemi. Zobaczcie, jakie już są spore i już coraz większe będą gotowe do przesadzenia na rabatę bylinową. Ta modętka wilkliska też po przemarznięciu troszkę listki i przemarzły, ale widzę, że już bierze się do roboty i rośnie. Tam krwawnica, goździki też pięknie rosną i złocień, także wszystko w tunelu czeka na przesadzanie. Pierwsze co będę przesadzała, to oczywiście te truskawki, stąd żeby zrobić tutaj już miejsce, przygotowywać na budowę kurnika. A tak to
te wszystkie truskawki, które tutaj są, bardzo ładne one są, bardzo ładnie widzę, już puszczają, więc będą przeniesione tam pod tego świerka, bo tutaj będą same truskawki. Będę zabierała się już jutro za czyszczenie tych liści. Tu jest cała tarabata, cała jest truskawek. Tarabata tutaj gdzieś dotąd, a ta jest pusta i właśnie na tej będę przesadzała na tą tamte truskawki z tamtej rabaty, a tutaj gdzie jeszcze nieszczęsne kapusty zostały, to tutaj będę sadziła maliny. Mam już zamówione maliny, te, które późnym latem owocują, ponieważ tutaj na tej grządce mam maliny, te, które na dwuletnich pędach, a tutaj będą maliny, które owocują na pędach jednorocznych. I właśnie mam je zamówione, przyjdą, to będę sadziła. Dzisiaj już zupełnie inna pogoda, bo wczoraj, jak widzieliście, świeciło słoneczko, a dzisiaj niestety już pada deszcz, jest mglisto, ale na szczęście nie wieje, więc można coś porobić. Postanowiłam zrobić sobie porządek tutaj koło ganeczku. Tutaj jest taki kawałek koło tej tui. Tutaj jest tuja. A tutaj jest taki kawałek ziemi, który sobie też zagospodarowałam. Tutaj zasadzone są głównie cebulowe. Mam tutaj także ranniki, krokusy, te takie, które mają duże takie główki, krokusy, oraz tulipany. Tulipany rosną ładnie, ale troszkę się wyciągają, ponieważ tutaj nie ma niestety słońca, bo tu jest też północna strona, ale jakoś dają radę. Natomiast pięknie w zeszłym roku kwitły krokusy, no i ranniki, chociaż ranniki były malutkie, bo dopiero zasadzone były poprzedniego roku, więc dopiero były małe kępki, ale już kwitły ładnie na żółto. I teraz muszę tutaj uprzątnąć, bo tu jest bardzo dużo tych igiełek od tui, bo ona, jak wiadomo, zrzuca te żółte od środka te swoje gałązki i zawsze tutaj jest pełno tych gałązek. No i oczywiście jeszcze zeszłoroczne hosty, bo tutaj też w lecie kwitną pięknie hosty, rosną też, mają już ogromne takie liście, bo tu zasadzone były już jakieś 2 lata temu, więc już są bardzo duże, ładne i pięknie kwitną. One dobrze się tutaj czują właśnie w cieniu i te liście jeszcze zostały z zeszłego roku, więc zaraz zabieram się do porządków, żeby zrobić tutaj w tym miejscu już, żeby było czysto i żeby mogły ładnie zacząć kwitnąć krokusy. Mam też tutaj żurawkę. Były tu żurawki wzdłuż tej tui, ale jednak tam było im za gorąco, bo tam już jest południe i zachód i tam za gorąco było, po prostu więdły. Natomiast tutaj ta jedna żurawka została i ona pięknie się czuje właśnie w cieniu. Muszę delikatnie to wszystko zgrabiać, bo już bardzo dużo krokusów wyrosło. Już bardzo dużo jest i krokusów, i tulipanów.
I już widać główki ranników, też już wychodzą. Więc bardzo delikatnie, o tutaj też, bardzo delikatnie trzeba to uprzątnąć, żeby nie uszkodzić kwiatów. I rabatka szybciutko uprzątnięta, czyli jedno zadanie mniej. Zaczyna padać deszcz, więc obawiam się, że znowu nic dalej nie da się robić. No ale trudno, codziennie jedna rabata i w końcu wszystkie będą oczyszczone. No taka jest pogoda, jaka jest, więc trzeba wykorzystywać tylko te fragmenty dnia, kiedy nie pada. No miejmy nadzieję, że nie będzie już zimno, że nie będzie już przymrozków takich mocnych, więc da się robić. I zobaczcie, jak tutaj ranniki takie maleńkie wychodzą już. Już mają żółte główeczki. Tutaj są. I jeszcze tutaj tulipany, obawiam się, że nie zakwitną w tym roku. Nie było wykopywane, nie były cebulki, więc widzę, że chyba będą tylko same liście, no trudno. Natomiast krokusy już też pomalutku wychodzą, ale pierwsze zapewne zakwitną ranniki. Także ta rabata uprzątnięta, tutaj żurawka ładnie sobie rośnie i tutaj później cała ta rabata będzie zasłonięta przez chosty, które tutaj pięknie wybiją. Mają piękne, duże liście co roku. Bardzo tutaj mają dobre miejsce, właśnie cieniste. No i jak zwykle jeszcze pójdziemy zobaczyć do przebiśniegów. Bo pięknie wyglądają. Już coraz piękniej wyglądają. A już z daleka widać białe kwiaty na tych brązowych liściach, które tu są. Coraz piękniej. Już rozchylają główki. Także już mam tutaj piękne pole przebiśniegów. I one długo kwitną. O, zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Nawet na tle tych suchych liści wyglądają ładnie, bo się odznaczają i one co roku jest ich więcej. Tutaj ta kępka się tak oddaliła od tamtych, że jest na samym tu brzegu. Także cieszą oko pierwsze kwiaty.
teraz będą zaraz właśnie ranniki, no i później krokusy.